2010 do 2020. Sentymentalną podróż w czasie odbyli uczestnicy spotkania, które było podsumowaniem 13-letniej akcji Odkryj Beskid Wyspowy. Za nami gala, która była taką podróżą sentymentalną do początków akcji. Czy dla Pana były to takie też momenty wzruszające? No na pewno, bo to jest kawał historii. 13 lat, szybko minęło, jak jeden dzień. W miniony czwartek, 19 stycznia, w budynku Urzędu Gminy w Dobrej organizatorzy wydarzenia, czyli Forum Gmin Beskidu Wyspowego, samorządowcy, ludzie turystyki i sympatycy akcji wspominali jej początki. Po 13 latach jesteśmy dzięki tym wyspowym szlakom jeszcze silniejsi, młodsi. Akcja się rozwija. No to tylko się cieszyć, dlatego postanowiliśmy w gronie odkrywców Beskidu Wyspowego, że co roku będziemy się spotykać 19 stycznia i będzie to jakieś takie podsumowanie tych wędrówek po Beskidzie Wyspowym i odkrywania beskidzkich wysp. To plakat zapowiadający pierwszą edycję akcji. Wzięły w niej udział samorządy Rabki Zdroju, Gimszany Dolnej, Dobrej, Jodłownika, Słopnic, Kamienicy, Wiśniowej, Tymbarku, a także Lubnia. Zaczęliśmy najpierw od 8 szczytów, później było 10, 12, 14. Był to zalążek formalnie zawiązanego w 2016 roku stowarzyszenia nazwanego Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Jak czytamy w statucie organizacji, jej głównym i nadrzędnym celem jest kreowanie i promowanie pozytywnego, a także atrakcyjnego wizerunku regionu Beskidu Wyspowego. Malownicze góry, piękne widoki, nieskażona przyroda, interesująca flora i fauna, sporo szlaków, trasy rowerowe, łatwy dojazd i tanie noclegi. Tym wszystkim może pochwalić się Beskid Wyspowy. Patrzę co mówi, no to pójdziemy razem. Doceniono również wszystkich tych, którzy przyczynili się do promocji akcji i zdobywania beskidzkich szczytów w grupie i w ustalonej już formule. Cieszę się, że mam tego właśnie rysia, bo raz w naturze tylko widziałem rysia. To było po wielkiej wichurze na Słowacji. To płochliwe zwierzę szło asfaltem sobie. Potem już nigdy rysia nie widziałem, a teraz będę miał na biurku piękny dyplom i wspomnienie tego, co było przez 13 lat. A że jestem optymistą, no to czekam właśnie na kolejną edycję. Pan reprezentuje wszystkich tych, którzy prowadzą grupy na beskidzkie szlaki, a dzisiaj otrzymał pan wyróżnienie. Jak pan się czuje właśnie jako osoba wyróżniona? Drodzy Państwo, w Beskidzie Wyspowym nigdy nie byłem sam. Zawsze w jakimś szerszym gronie, w gronie fajnych ludzi, przewodników również. I to wyróżnienie traktuję jako uhonorowanie całej braci przewodnickiej. Wszystkich tych, którzy prowadzą, piszą, opowiadają o Beskidzie Wyspowym. Ja jestem jednym z nich. Udało mi się troszkę promować Beskid Wyspowy i na kartach książek, no i oczywiście w radio. Natomiast, tak jak powiedziałem, czuję się przedstawicielem wielkiej braci przewodnickiej. Żeby was pilnował i żebyście dalej byli ambasadorami, bo chcę powiedzieć, to jest zespół, który wszędzie, gdzie się go zaprosi, występuje, nie odmawia. Zespół Skrzydlanie bardzo aktywnie wspiera akcję. Występuje nie tylko na scenie, ale można was spotkać też w plenerze. Staramy się cały czas, uczestnicy zapraszają nas. Mamy nadzieję, że coraz więcej będą nas zapraszać, będziemy uczestniczyć w tych wielkich imprezach. No a ta dzisiejsza nagroda, no można powiedzieć, jest to nie, że dla mnie, ale dla całego zespołu, no sukces przeogromny. I wszyscy się bardzo, bardzo cieszymy z tego. Oczywiście za wami uhonorowanie, ale dziękuję przede wszystkim Państwu, że tak kochacie swój Beskid Wyspowy i wciąż chcecie go odkrywać. Dziękuję bardzo. Pan należy do tych samorządowców, którzy wyjątkowo aktywnie działają i dzisiaj zostało to nagrodzone wyróżnieniem. Czym dla Pana jest to wyróżnienie? To może zacznijmy od początku, że tak się złożyło, że gmina Dobra no, leży po środku Beskidu Wyspowego. Mamy 6 szczytów powyżej 1000 metrów i to jest takie naturalne dobro, którym chcielibyśmy się podzielić z innymi. Tak się złożyło, że rzeczywiście jako gmina realizujemy chyba najwięcej imprez. No bo cóż, no, leżymy w sercu Beskidu Wyspowego. Gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną.
dla nas to jest naturalne, że jesteśmy w tych górach, że jesteśmy otoczeni tymi górami. Zresztą my, trzeba przyznać, że zanim rozpoczęła się akcja odkrywania Beskidu Wyspowego, to my już odkrywaliśmy te nasze góry, też organizowaliśmy jako samorząd różne złazy turystyczne i w taki naturalny sposób wpisaliśmy się później w tą zsynchronizowaną akcję, która się powiększała jak lawina z roku na rok i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Inicjatywa już na dobre wpisała się w kalendarz turystycznych wydarzeń w naszym regionie, a wyróżnienie, czyli pięknie oprawiony w ramkę Złoty Ryś, który jest symbolem akcji, gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie, trafiło również i do naszej redakcji. Sama poznałam Beskid Wyspowy, poznałam tutaj również wspaniałych ludzi, z którymi się przyjaźnie spotykam, czekam na te wakacje, żeby można było znowu wędrować i mam nadzieję znowu to dokumentować. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Podczas spotkania wykonano tradycyjną fotografię, a jakżeby inaczej. Rozmawiano również o 14. edycji akcji, która już przed nami. Coraz więcej ludzi zdobywa te długodystansowe szlaki w Beskidzie Wyspowym, jak główny szlak Beskidu Wyspowego, koronę Beskidu Wyspowego, 102 wyspy. A teraz bardzo zainteresowani się cieszą ławeczki imienne. Każdy szuka swojego imienia na Beskidzkich Wyspach. Do zobaczenia na Beskidzkich Szlakach.